Dancujemy. Siemano maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny zagram sobie w Mr. President, czyli grę o karierze ochroniarza chroniącego pana obecnego prezydenta Trumpa. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, skończyły się wybory. Prawdopodobnie, bo nie jestem tego pewny, ale cały świat, gazety, telewizja, strony internetowe huczą, że Donald Trump został 45. chyba prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jestem w szoku, naprawdę. I boję się, że teraz moje odcinki z Mr. Prezydenta zostaną ściągnięte z internetu właśnie przez to, że tak jest. Ostatni odcinek z Mr. Prezydenta bardzo wam się spodobał. Wbiliście prawie 400 łapek. Prosiłem was o 250, więc super! W dzisiejszym odcinku 300 łapek zostawiacie, wbija kolejny odcinek. Intro! Dobra, jesteśmy już w grze i jak zawsze piękna muzyka leci. Naprawdę jestem w wielkim szoku, że temu oto panu Donaldowi Trumpowi udało się zostać prezydentem. Nie wiem, co się dzieje ze światem, naprawdę, nie wiem, co się dzieje. No ale nie mi to oceniać, nie mój kraj, nie moje wybory. Więc dzisiaj pójdziemy oczywiście dalej. Mamy tutaj już całkiem niezłą kupkę pieniędzy. To już zrobiliśmy. Teraz czas na Wanted. I co tu jest? Donald Trump, dead or alive. Milion proponują za pana Donalda, żywego lub martwego. Więc będzie naprawdę, myślę, że ciężko. Będziemy musieli go ochronić i będziemy musieli wygrać. Dobra, jesteśmy już. Jak widzieliście, milion proponują za to, żeby ochronić pana Donalda. I jakieś strasznie tutaj ciężkie zadania nam stawiają. Jezus, dawno nie grałem w tą grę. Kilka dni co najmniej. I muszę, zapomniałem już jak w to się gra. Czekajcie, tym jest slow-mo, tym się leci. I ojejku, nie zdążyłem. Ale byłem naprawdę blisko. No słuchawka mi... Co ja zrobiłem? Tu można się czołgać, można robić salta. What the fuck? Dobra, teraz salto. Jezus! I teraz bum! No nie! Sekund zabrakło, sekund! Nie wiem, czemu tak to tutaj powiedziałem, ale naprawdę bardzo mało zabrakło. Czy my jesteśmy w Meksyku? Open borders, prawdopodobnie tak. Tutaj jest taka meksykańska fauna. Plus do tego... Ludzie skandują, udało się, dobra. Panie Trump, uratowałem. Panie, co tu jest? Build the wall. Czyli to jest właśnie o Meksyku. Jak wiecie, Donald Trump powiedział, że zbuduje mur na granicy z Meksykiem, żeby więcej Meksykanów nie mogło się dostać do Ameryki. A tutaj co? Zamknął kilkoro w klatce. O Jezus, popsułem klatkę. Co się dzieje? Dobra, lecimy dalej. Dobra, albo może nie lecimy dalej, bo korzystając z okazji, wypróbujemy, co tu można robić, bo zobaczyłem przez przypadek, że można... Patrzcie, tu można jakiś kopniak z półobrotu, na przykład spróbujemy na naszym panu Donaldzie takiego kopniaka z półobrotu. Jest, prawie go połamaliśmy, ale jeszcze raz, bo nie trafiłem zbytnio. Kopniak z półobrotu. Nie, to nie tak, muszę bardziej więc stanąć tak bardziej tutaj. Oj, teraz myślę, że wyjdzie. Kopniak z półobrotu! Ale dostał na fejsa, ja pierniczę. To musiało boleć. Dobra, więc korzystając z okazji, spróbujmy. Dwójka to jest takie przepychanie. Okej. Trójka to jest kopniak. To jest taki ninja. Piątka. Nie ma przejścia. Ja pierniczę. Ej, to jest... Kurde, te tańce jak gdzieś już widziałem. W Reign of Kings były takie tańce chyba, nie? Kurde, no nie, niezła balanga. Dancujemy. Co z tego, że pan prezydent nie żyje? My musimy sobie potańczyć, dobra. Tutaj? Okej, nie wiem, siedzimy. Tutaj po prostu... Co to jest? Okej, reanimacja? Ja pierniczę! Skąd oni mają takie rzeczy? Dobra, lecimy z tym, co trzeba. Dobra, czy wy macie jakiś plan, co ja tutaj powinienem zrobić? Bo ja nie mam żadnego. Dobra, wiem już. Dobra, dobrze, że to spróbowałem. Tutaj po prostu trzeba biec jak najszybciej.
i rozwalić snajperowi domek. Ramp dead. Patrzcie, jaki asasyn. Ojejku, dobra, jeszcze raz. Sprint, 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 sprint. Slow-mo, wyskakujemy. Nie, to chyba nic to nie da. Miałem tyle czasu, mogłem po prostu podbiec. Dobra, tym razem mi się uda i zrobię to tak z kopa, patrz, albo z salta. Go, 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 go i salto. No jak ramp dead? No przecież on już zlatywał. Dobra, tym razem nie. Teraz mi się uda. Musi mi się udać. Zrobię to z takiego pół obrotu. Się chciałem bawić. Dobra, nie, no to po prostu trzeba się w to wrąbać tak na pełnej szybkości. Da się jakoś sprintować? Nie. Więc... Dobra. Jest! Udało się! Udało się uratować pana Donalda. Bodyguard saves ramp. Pięknie. Lecimy dalej. Co tutaj się wydarzy? Nie wiem. O Jezu! Wielkie burrito! Czy taco? Co to jest? Taco czy burrito? Nie mam pojęcia. Czym się różni taco od burrito, ale... Co? Dlaczego? Ja się pytam... Kurwa... Dlaczego? Nie no dobra, spróbujmy go... Więc po prostu spróbujmy go... Tak dość mocno przepchnąć. No nie, tak się nie da. Dobra, więc... Może którymś z tym... Na przykład tym... Popychaniem? O, teraz go przepchaliśmy tak całkiem ofensywnie, nie? O, teraz gdybym go przepchnął... To mogłoby się udać, ale wydaje mi się... No dokładnie. Więc tak... Najpierw musimy go przepchnąć. Potem musimy wstać. I przepchnąć go znowu. Poczekać i teraz na przykład. O! Teraz mi się wydaje, że mi się uda. Uda mi się. No nie, za późno. Dobra, więc jak zacznie lecieć, muszę... Nie wiem, może jest jakiś timer na przykład. Teraz go przepychamy. Pięknie. Chociaż nie, i tak chyba dostanie. Tak jest. Okej. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! No nogę mu tylko zmiażdżyło. Ale dobra, teraz było naprawdę dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery. Go. Okej. Wstawaj, Donald. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No nie, no znowu w nogę go trafiło. Dobra, tym razem może go przepcham po prostu tam do przodu, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Uratowałem go sam sobą. I teraz na spokojnie. Myślę, że to może się udać. No, za późno! Jejku! A było już tak pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. No nie spadłem. Tym razem to się nie uda na pewno. Spadnie na niego, nie? Niestety. Chyba, że po prostu go tam popchnę. O, dokładnie. Coś takiego. I teraz tak. Stoimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! Udało się! Ja dostałem... Aha, jeszcze? Jest, udało się, dobra, bo myślałem, że już. Więc to jest naprawdę dobry sposób na takie przepychanie. Udało się, lecimy dalej. Dobra, kolejna scenka, tym razem... Co? A, tu nas uczą, że możemy jednak robić flipy. Patrz, dobra, jest flip, za późno. Flip, pięknie, flip, pięknie, flip! Prawie pięknie, wstawaj, Andrzej! Nie, flip, 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 flip. Teraz biegniemy. Chciałem go kopnąć już! Mogłem po prostu się w niego wrąbać. Dobra, jesteśmy i teraz po prostu się w niego wrąbujemy! Jest! Udało się! Świetnie, to naprawdę poszło bardzo fajnie. Teraz gleba, a nie, nacisnąłem dwójkę. Dobra, to już koniec tej przygody. Została kolejna mapka, a tutaj co? Promise to bring jobs back to America. Czyli przyrzeknij, znaczy obiecaj, że przyniesiesz pracę z powrotem do Ameryki. Zaczynajmy. Okej, jesteśmy i... Ramp is just... Jesteśmy w Chinach? O Jezu, to już jest kolejna rasistowska rzecz. Jesteśmy w Chinach i tutaj jakieś Chinki robią... Next America... Great again. A make America great again. No tak, typowe, czyli ogólne takie stwierdzenie, słowo... Pana Donalda. I tutaj co jest? USA made, czyli że bring jobs back to America. Czyli to jest takie, wiecie, taka uszczypliwość, że niby taki Donald chce tutaj pracę z powrotem do Ameryki, a swoje rzeczy robi w Chinach. Może tak być, nie wiem, ale to już nie dla mnie oceniać prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo mogą mi naprawdę za to ściągnąć kanał. Myślę, że FBI wbije mi na dzisiaj na chatę i będzie problem. Dobra, więc zaczynajmy. Po prostu biegniemy na górę.
Ale to może być za wolne. O Jezu, to jest zdecydowanie za wolne, więc... Co? Aha, patrzcie, tu są jakieś te. Udało się, i już! Ale czym ja to zrobiłem? Ja chcę to jeszcze raz, bo ja chcę zobaczyć, co to jest. Video game jump chyba. Dobra, teraz myślę, że uda mi się to po raz kolejny. A może nie? To może tutaj jak tym razem trafię. A może nie? Okej, czyli trzeba po prostu wcześniej się położyć. Nie tak aż bardzo wcześniej, teraz na przykład. Idealne to było, tylko że pan prezydent mógł przy okazji się połamać. Ale nieważne, żyje, żyje. Okej, tym razem jesteśmy na górze. I gdzie jest pan Donald? Bo nie widzę go. Skin tanner of 7 degree burns. Ram found burnt alive. Czyli Ram został spalony? Czyli gdzie jest Donald? A tam jest. I co ja mam tutaj niby zrobić? Dobra, no spróbujemy. Nie no, co tu trzeba zrobić? Aha, dobra, kminie. Trzeba po prostu zejść. Na pewno nie tak, tylko jak się schodzi, no? O, udało się! Nie. Teraz, patrzcie. To co ja tutaj muszę zrobić? No nie, to bo i tak wrzucam go do ognia, nie? Więc może faktycznie to nie jest jakiś tam najlepszy sposób. The most effective way, ale kurde, nie mam innego pomysłu. Naprawdę, nie mam. Kompletnie. Nie wiem, co mam zrobić, bo nie potrafię schodzić po schodach. Gdybym potrafił chociaż chodzić po schodach, to by było całkiem spoko, ale nie potrafi. Gdyby się chociaż zatrzymał normalnie tutaj. Arrgh. Może jak zeskoczę jakoś tak... Ej, prawie to wyszło. Prawie to wyszło. To ma jakiś chyba sens, wam powiem. Nie, może jednak nie ma. Może nie mieć, no może nie mieć. Fuck. Dobra, teraz, wstawaj. Nie. Ktoś, kto grał w tą grę, albo oglądał u innego youtubera, niech mi powie, jak się schodzi po schodach, bo nie mam, kurwa, pojęcia, jak mam to zrobić. I próbuję to milion razy. Jest śmiesznie, bo jest, ale nie mogę. Nie, po prostu nie mogę. Dobra, spróbuję tym moim starym way'em. Teraz, o, świetnie, mano, świetnie. Teraz skok! Ajajaj, gdyby jeszcze troszkę poleciał do góry. Czy ja odkryłem sposób schodzenia ze schodach robieniem saltem? Co, jak pięknie to składniowo powiedziałem. Ale czy to o to chodzi? Czy tak można... No nie, ale dobra. Ale w sumie te schody mogę już łatwo pokonać saltem. I teraz po prostu muszę jakoś wycelować. Tutaj salto. Tutaj... Aj, no ale tu nie mogę wylądować. Jeszcze raz. Salto. Kurde! Skok. I teraz patrzcie! Nie trafiłem. Ja piernic... Nie! Salto. Skok. Traf! Jest! Nie no, jak umarłeś? No kurde. Nie, tak nie będziemy się bawić. Skok. Teraz przeżyłeś. Jest! Nie no, nie wiem ile w to grałem. Ciekawe co będzie dalej. Super, super. Dobra, tym razem jesteśmy dalej w fabryce. W sumie nie zdziwiłem się zbytnio. Przed panem Trumpem stoi milion... O, trafiłem go, trafiłem szybciej. Nie. Przed panem Trumpem stoi milion workerów. Oczywiście Chinek, które próbują Czekajcie, no tak. Saltami raczej tego nie pokonam, nie? O nie. Saltami raczej tego nie pokonam. No raczej nie, więc muszę tak czy siak wyskoczyć i się rozpędzić jakoś i tam wlecieć do niego. Tylko nie mam zbytnio pomysłu jak. No teraz, patrz. Przewróć się, przewróć. No Donald! Byłem pod nim! A, przeżył! Jest! Jakim cudem? Czy ja tańczę? Kurde! Co dalej? Jeszcze tutaj, dobra. Tu bardzo szybko. Więc tutaj po prostu trzeba zrobić skok. Tutaj po prostu trzeba zrobić skok. No nie.
Albo właśnie może zrobić skok na... Jest! MLG po prostu, MLG! Nie, to jeszcze nie koniec, co teraz? Gdzie jest Trump? Gdzie jest Donald? Nie wiem. Czemu tam jest wielki na dół? Panie Trump, niech pan tego nie robi. Udało się? Udało się, przepchnąłem go. Room saved, American jobs from evil communist. Uratowałem go, żeby nie wpadł do Golden Dragon. Kurde, uratowałem go przed Chińczykami. Co ty robisz, Donald? To już koniec. I tutaj co jest? Have you accepted Trump into your life? Czyli naprawdę zapowiada się fajnie. Mamy do zrobienia to i mamy do zrobienia tamto. To oczywiście będzie w następnym odcinku. Więc jeżeli spodobał wam się dzisiejszy odcinek, bo mi bardzo, to jak zawsze łapeczki w górę. Ile mówiłem na początku filmu, szczerze nie pamiętam, bo to jest takie wszystko, wiecie, takie takie małosłowne. 300 łapeczek, 300 myślę, że wystarczy, będzie super. 300 łapeczek w górę i wbija kolejny odcinek z Mr. President. Ten odcinek był naprawdę bardzo fajny. 10 minut męczyłem się z tym jednym poziomem, ale w końcu się udało. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa, pa.